Pierwsze czytanie budżetu samorządu województwa na 2014 rok, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego, a także przyjęcie stanowisk w sprawie niekorzystnych dla Podkarpacia zmian w tzw. janosikowym to główne punkty 40. sesji Sejmiku Województwa. Projekt przyszłorocznego budżetu przedstawił radny marszałek Władysław Ortyl, który podkreślał, że wydatki ustalone na ponad 1 443 miliony i dochody w wysokości ponad 1 406 milionów zostały oszacowane realistycznie, a budżet został skonstruowany z myślą o czekających samorząd wyzwaniach. Ten budżet jest głównie budżetem, który przygotowuje nas do przyszłej perspektywy finansowej. Musimy się przygotować co do dokumentacji, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o projekty. Musimy te projekty pogrupować, musimy poszukać jakiejś większej logiki projektowej, popatrzeć na wsparcie inwestycji, które potem mogłyby znaleźć finansowanie z programów krajowych. No i przede wszystkim musimy gromadzić środki. Największe kwoty w przyszłorocznym budżecie zostaną wydane na transport i łączność, informatykę, administrację publiczną oraz rolnictwo i łowiectwo. Konstruując budżet, zarząd dążył do tego, aby deficyt był jak najmniejszy. W budżecie pojawiły się też nowe rozwiązania, których do tej pory nie było. Aby przygotować się jak najlepiej na możliwości, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa, utworzono w projekcie budżetu rezerwę celową. Po raz pierwszy na uzupełnienie wkładu własnego w przyszłych projektach inwestycyjnych. Jest to kwota 11,3 miliona złotych. Ona też może elastycznie ulegać powiększeniu w zależności też od rozwoju sytuacji, jaki się będzie działał. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zaproponowany projekt budżetu pozwala z optymizmem patrzeć na realizację zadań samorządu. Ten budżet, nawet gdyby trzeba było te 34 miliony zmniejszyć, ma takie możliwości, aby służyć województwu, być dobrą podstawą do realizacji celu województwa, przygotować samorząd wojewódzki do aplikacji środków unijnych. Radni opozycji zgłaszali uwagi do projektu. Po debacie marszałek powiedział jednak, że jest zadowolony z dyskusji, gdyż zostało poruszonych wiele ważnych merytorycznych kwestii. Długa dyskusja rozgorzała także przy kolejnym punkcie dotyczącym projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. Najwięcej pytań radni mieli w kwestii tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych, gdyż po raz pierwszy zobaczyli propozycje podziału pieniędzy, które mogą trafić do tych obszarów na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Problem trudny, dlatego że wyróżniamy pewne obszary, dajemy im pozornie trochę łatwiejszy dostęp, mają dedykowane środki, stąd pozostałe obszary czują się troszeczkę, że tak powiem, pokrzywdzone, ale to nie jest tak do końca. Myślę, że mówiąc o tych MOF-ach, o tych zintegrowanych inwestycjach, poszerzając wiedzę na ten temat, uzyskamy łatwiejszą akceptację wszystkich stron, które mogą się wypowiadać, jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 będzie się znacznie różnił od obecnego. Przede wszystkim tym, że Komisja Europejska stworzyła katalog celów tematycznych, w obrębie których regiony mogą się poruszać. Podkarpacie będzie mieć 8 osi merytorycznych i jedną na pomoc techniczną. W nowej perspektywie to otrzymaliśmy pewne warunki brzegowe, które musimy do programowania zastosować. Więc po pierwsze mamy nie tylko alokacja, to jest jakiś limit środków, ale też jak te środki należy w programie ułożyć, na jakie obszary należy je przede wszystkim przekazać i tutaj mamy właśnie pokazane pewne poziomy, pewne limity, ale również tematycznie. Komisja Europejska stworzyła zamknięty katalog 11 celów tematycznych. Radni przyjęli także dwa stanowiska dotyczące ostatniej decyzji posłów, którzy zmienili sposób przyznawania subwencji regionalnej na przyszły rok oraz postulowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w tzw. janosikowym przegłosowane przez posłów oznaczają, że Podkarpacie może stracić w przyszłym roku 34 miliony złotych. Głos w tej sprawie zabrał m.in. poseł PiS Stanisław Orzuk. To jest zdraństwo. Tryb oraz sposób potraktowania samorządów jest w najwyższym stopniu draństwem. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Tutaj przyjmując zmianę tej ustawy w przeciągu, tak jak powiedziałem, doby, złamano prawo i wszelkiego rodzaju dobre nawet i zwyczaje. Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że oprócz stanowisk przyjętych przez radnych będzie podejmował także inne działania. Wszystkie właściwie samorządy wojewódzkie w naszym kraju protestują.
Będziemy mieli 3, 4 i 5 grudnia spotkanie konwentu marszałków. Stamtąd też na pewno zostanie wyrażone ostre zdanie. Jest przed nami jeszcze Senat, jest prezydent. Ja nie tracę nadziei, chociaż faktycznie jest jej coraz mniej, jak słyszy się te opinie, które wypowiadają parlamentarzyści, którzy pracowali nad tym. Oczywiście ci, którzy też sprzeciwiali się temu, ale no, atmosfera jest tu taka dosyć gęsta przy tej problematyce.